Dzieło uświęcenia naszego byłoby rzeczą niemożliwą, gdybyśmy chcieli dokonać go własnymi siłami. Jedynie bowiem przez Ducha Świętego czyny nasze nabierają wartości nadprzyrodzonej, której z siebie nie mają. Oto co Kościół tłumaczy nam dziś, dając nam pojęcie prawdziwej pokory chrześcijańskiej. Zostawieni sobie jesteśmy niemocnymi i grzesznikami. Bogu zawdzięczamy unikanie grzechu, otrzymanie zań przebaczenia i możliwość wymówienia chociażby tylko imienia Jezus dla stwierdzenia Jego bóstwa. Toteż w przypowieści o faryzeuszu i celniku boski mistrz piętnuje pychę polegającą na ufaniu we własne siły, a objawiającą się w gardzeniu bliźnim. Wyraźnie wskazuje dzisiejsza Ewangelia Święta cel tej przypowieści o faryzeuszu, bo wspomina, że mówił to Zbawiciel nasz do niektórych, którzy ufali sami w sobie jako sprawiedliwi, a innymi gardzili. Widocznie chce nas Pan Jezus pouczać o grzechu zarozumiałości i wynoszenia się nad drugich i o przeciwnej mu cnocie wewnętrznej pokory. Ważna to nauka, bo nie darmo mówi Pismo Święte, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W szczególności przedstawia nam Pan Jezus w osobie faryzeusza najpowszechniejsze objawy zarozumiałości i zgubne jej skutki, a w osobie celnika daje nam wzór pokory. Zarozumiałość i pokora mają to wspólne, że we wszystkich naszych sprawach i stosunkach, szczególnie jednak w naszym do Boga stosunku się przejawiają. Nie są bowiem czymś zewnętrznym tylko, co jak odzienie można dowolnie zmienić, ale są przymiotem wewnętrznym duszy i dlatego wszędzie, nawet mimo woli się zdradzającym. Może i pokorny i zarozumiały czynić to samo, jak to opowiada Pan Jezus, że jeden i drugi wstąpili do świątyni, aby się modlić, obaj też rzeczywiście się modlili, ale każdy po swojemu. Czynili obaj to samo, ale nie tak samo. Zarozumiały więc faryzeusz uważa się za coś lepszego od innych, że nie jest jak inni ludzie, siebie tylko ceni, a innymi pogardza. Zarozumiałość ta u jednych jest większa, a u innych mniejsza, w miarę tego do ilu i jakich mniemanych lub rzeczywistych zalet naszych się odnosi. Faryzeusz z Ewangelii zdaje się, że rzeczywiście nie był ani drapieżnym, ani niesprawiedliwym, ani cudzołożnikiem. Przynajmniej nie było mu można zarzucić ani rozboju, ani kradzieży, ani cudzołóstwa, ale to nie daje mu prawa do przechwalania się, ani do pomiatania drugimi. Bo cóż wielkiego, że nie dopuścił się zbrodni, zwłaszcza jeśli był w takim położeniu, że nie potrzebował ani kraść, ani źle czynić? A przecież dość podobni są do niego ci, którzy z chełpliwością zaliczają się do porządnych ludzi. Jestem porządnym człowiekiem, mówią, więc i w kościele należy mi się lepsze miejsce, i na ulicy powinni mi inni ustępować z drogi, nie mogę się też z lada kim bratać. Im więcej wmówi w siebie, że jest porządnym człowiekiem, tym większe ma wymagania i tym dziksze rości sobie pretensje i prawa, a tym łatwiej o lada co się obraża, mimo że aby być takim porządnym człowiekiem, wystarcza nie być w kryminale i mieć niezbyt łatane i nie bardzo pomięte odzienie. Wielkaż mi to rzecz. Z pewnością jest i to łaska Boża, jeśli się kto przez całe życie nigdy żadnej nie dopuścił zbrodni, a jeszcze większa, jeśli nigdy nie popełnił grzechu śmiertelnego, jest więc za co dziękować Bogu. Tylko nie trzeba za to dziękować tak jak faryzeusz. Jeżeli byś znał siebie i należycie zdawał sobie sprawę z tych różnych poruszeń i namiętności, jakie raz po raz budzą się w sercu twoim, to wiedziałbyś, że jedynie szczęśliwym warunkom i okolicznościom, w jakich cię postawiła opatrzność boska, wdzięczasz to, żeś nie upadł w gorsze grzechy niż niejeden kryminalista, który sam nie wie, jakim sposobem popadł w nieszczęście i nie wynosiłbyś się, ale z pokorą i wstydem dziękowałbyś Panu Bogu, że raczył cię ustrzec, przynajmniej od rzeczy najgorszych. Po miejscach odpustowych bywają żebracy chwalący się tym, że są dziadami z dziadów, a zatem mają swoje dziedziczne miejsca przed Kościołem i chcą uchodzić jakby za panów pomiędzy dziadami. Ale czyż lepsza jest zarozumiałość onego gospodarza, co po ojcach odziedziczył albo nabył kilkadziesiąt morgów pola i dlatego uważa się za pierwszego w całej wsi, a z prostym zagrodnikiem prawie mówić już nie chce? Nie lepszym bywa od onego dziada z dziadów ten,
kto wynosi się, że jest panem z panów i myśli, że mu wszystko wolno. Zarozumiałości wszędzie pełno między ludźmi. Nieraz dzieciak poduczył się trochę w szkole i myśli, że już jest mądry i ojcu w oczy wymawia nieuctwo. Student uczący się w mieście na urzędnika lub księdza wstydzi się ojca w siermięgę ubranego pocałować w rękę, bo zdaje mu się, że on jest coś lepszego niż ojciec. I ta dziewczyna, co poszła do miasta i z miejska się przybrała, a myśli, że ona to już panna, a inne dziewczęta w chustkach na głowie, to dziewki. I ów, co gdzieś kiedyś przemówił na wiecu albo wydrukowano go w gazecie, a już ma się za wielkiego i bardzo mądrego człowieka. U takich i tym podobnych ludzi w głowie i w sercu zarozumiałość. Dalej chełpi się faryzeusz, poszczę dwakroć w tydzień, dawam dziesięciny ze wszystkiego, co mam. Dobrzeć robił, że to czynił, ale źle, że się tym chwalił. Podobny on w tym do kury, co skoro jajko zniosła gdacze, żeby wszyscy wiedzieli, jak wielkiej dokazała rzeczy. Czyń dobrze, ale nie chwal się tym, ani przed ludźmi, ani przed samym sobą we własnym sercu, bo tym psujesz też najlepszą sprawę. Dobra jest pobożność, jak mówi Pismo Święte, do wszystkiego pożyteczna, ale jeśli się do niej przyczepi zarozumiałość, od razu przemienia się w świętoszkostwo. Chodzi kto albo często do kościoła, przystępuje co tydzień albo i częściej do świętych sakramentów, lubi czytywać książki pobożne i rozmawiać o Panu Bogu i świętych pańskich, rzecz to doskonała, ale niech tylko przymiesza się do tego zarozumiałość, że taki albo taka pocznie się uważać za coś lepszego od innych, myśleć, że inni powinni się budować z tak świętego przykładu i naśladować go, o lada żartobliwe słowo gniewa się, każdemu łatkę przypnie, a samo sobie myśli, że jest bez skazy, oto już pobożna osoba przecież gnęła się w dewotkę. Podobnież mądrość i roztropność, wielka to cnota i wielki dar Boży, ale niech do niej się przyłączy zarozumiałość. Niech ten mądry sądzi siebie być mędrszym nad wszystkich, że kto nie podziela jego zdania, ten jest albo głupi, albo zły, a już z mądrego stał się przemądrzały. I tak każdą cnotę psuje i wywraca ta nieszczęśliwa zarozumiałość, a nawet z panien zachowujących nieskalane dziewictwo czyni głupie panny, jak mówi boski nasz Zbawiciel. To jak głupią i przewrotną jest zarozumiałość. Jak zaś jest szkodliwą w skutkach swoich, o tym dalej przekonujemy się z dzisiejszej Ewangelii. Naprzód nie przyczynia ona nam w oczach Bożych sprawiedliwości, bo dobrze mówi święty Paweł, ale u mnie to jest najmniejsza, żebym był od was sądzony, lecz ani sam siebie sądzę, albowiem się w niczym nie czuję, a którym nie sądzi Pan jest. Nie jesteśmy takimi, za jakich nas ludzie mają, nie jesteśmy też tyle warci, jak nam się zdaje, ale o rzeczywistej wartości naszej jedynie sprawiedliwy sąd wydaje Pan Bóg i według tego sądu też weźmiemy nagrodę lub karę. Daremny tedy trud sadzić się na to, żeby uchodzić za coś wielkiego w oczach ludzkich, daremniejsza jeszcze rzecz wysoko rozumieć samemu o sobie, a jedyny prawdziwy rozum starać się o to, żeby podobać się Bogu i Panu naszemu. Dalej mówi Pan Jezus, ktokolwiek się podwyższa, będzie uniżony. I to nie tylko kiedyś w przyszłym, ale i najczęściej tu, w tym jeszcze życiu. Doświadczenie uczy, że z nikogo tak się ludzie nie naśmiewają poza oczyma, a nieraz i w oczy, jak zarozumiałych pyszałków. Im więcej oni o to się gniewają i obrażają, tym więcej naśmiewcy ich obrabiają. Nikt też nie miewa tylu przeciwnych sobie, jak zarozumiały, bo zarozumiałością swoją każdemu staje się przykrym. Lekceważy bowiem drugiego, albo go krytykuje, poniża, byle siebie naprzód wysunąć i wywyższyć. Rzadko wreszcie zarozumiały znajduje szczerych i prawdziwych przyjaciół, bo on ani drugim nie jest szczerym przyjacielem, ani samemu sobie i na kształt faryzeusza udaje tylko przyjaźń wiele innych cnót. Pokora zaś polega na niskim osobie i zaletach i zasługach swoich rozumieniu. Kto się poniża, rozumie się nieobłudnie w oczach ludzkich, ale szczerze przed samym sobą. Zna i uznaje swoje niedostatki, a nie ceni siebie dla dobrych przymiotów, jakie mu Bóg, a nie on sam sobie dał, ten będzie jeszcze wywyższony niekiedy i w tym jeszcze życiu, a niezawodnie w przyszłym. W tym życiu nieraz się zdarza, że pokornych spychają na ostatnie miejsce, nikt się za nimi nie ujmuje, ani zasług ich nie uznaje, ale za to Bóg darzy ich pokojem będącym przed smakiem i zadatkiem nieba, jakiego świat dać nie może wedle obietnicy: uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym.